Cześć, to ja, Danuta, a dzisiaj z innej beczki kupiłam taką małą, fajną, portable, podręczną pralkę, że tak powiem. A to jest od niej HQ Mini Washing Machine. No i teraz chcę sprawdzić, jak to działa i czy to w ogóle działa, bo mieszkam w bloku i no, nie bardzo jest miejsce na duże maszyny, żeby pranie sobie maleńkie zrobić, jakąś przepierkę. A to mi się naprawdę wydawało fajne. Jest właśnie to moje małe cudo. Wody nie wlałam pełno, bo mam po prostu dwie czy trzy takie białe bluzeczki miałam, które chciałam po prostu wybielić. Wlałam wybielacza porządnie do tej wody. No i tam się miesza, widzę. Gotuje mi się zupa w maszynie. A mam nadzieję, że to dobrze będzie działało. Tutaj jest wąż do wylewania wody, jak się wypierze. Jest naprawdę super łatwa w obsłudze. Wystarczy przekręcić na pranie albo na wirowanie. I tutaj ile minut ma chodzić. Także poczekamy. Tutaj mi zostało jeszcze może za 2 minutki. Wyleję wodę. Wleję świeżej, żeby się dobrze wypłukało. No i zobaczymy, co to z tego da. Maszyna się nazywa HQ Mini Washing Machine. Można ją kupić na Amazonie albo na takiej aplikacji Wish. No i zobaczymy, co będzie. Dalej nagram, jak będę łukała. Na razie. No, wylałam wodę z prania i wlałam teraz wodę do łukania. Jak mówiłam, nie wlewam pełnego bębna wody, bo mam tylko 3 czy 4 podkoszulki takie małe. Także nie musi być pełno wody. A pisze, że to jest ta 4,5 kg wody. Nie wiem, jak to porównać, jakie to duże. To jest moja ręka, także dotykam tą maszynę. Także nie jest ona taka, aż taka całkiem maleńka, maleńka. Jeżeli ktoś nie ma dużej rodziny albo lubi robić przepierki takie mniejsze, no to myślę, że ta maszyna naprawdę super się do tego nadaje. Wypłuczę do końca to, co tam jest, wyleję wodę i włożę koszyczek do wirowania i zobaczymy, co będzie dalej. Ok, wypłukały mi się koszulki. Teraz mam do założenia koszyczek. Taki koszyczek. Zobaczymy, co on tutaj ma. Jakieś klipsiki. Dobra. Zakładamy koszyczek. Trzyma się. I wkładamy do koszyczka koszulki, które wybieliłam. I wierzcie mi, że te koszulki były naprawdę bardzo szare. A teraz, jak widać, są białe. Także jednak coś ta maszyna potrafi robić. Upcham je tu tak troszeczkę. Pamiętam, że w Polsce kiedyś wirówki się miało, to się tak fajnie upychało w tych wirówkach, żeby to nie latało. A czekaj, w drugą stronę, w tą. A może i w tą. Dobra, zamykamy. A przekręcamy na spin. I zrobimy na 3 minuty. Ojejka, maszyna lata. Lata, ale pewnie dlatego, że po prostu mało, mało mam w niej naładowane. Ale tutaj jeszcze jest wąż, który na pewno będzie musiał wodę odprowadzać.
tam leci. Także nie wiem, muszę tą maszynę znaleźć po prostu lepsze miejsce. I wtedy będzie wszystko robiło tak jak trzeba. To na razie. No i się już wytrzepało. Zobaczymy, jak to wygląda. No nie jest to może jakieś takie specjalnie bardzo suche, no ale wiadomo, jak się pierze w zwykłej pralce, no to trzeba potem jeszcze niestety ale wysuszyć. Ale ogólnie chyba lubię tą maszynę. Będę sobie robiła przepierki co drugi dzień. Może, a może nie. Zobaczymy, jak bardzo będę się brudziła. Ale jednym słowem, maszyna jest fajna, lubię. Także jeżeli lubicie mój filmik, a dajcie lajka, może subscribe z mojej channel i do zobaczenia.